Dzisiaj zapoznamy się ze wspinaczką. Cokolwiek to jest, z tego co widziałem po miniaturce, będziemy mieli do dyspozycji jakiegoś jeepa, taki samochód bardziej przełajowy, offroadowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miałem tutaj zabrać towary z tego toru, ale zauważyłem, że mają sam szajs. To znaczy niskopłatne, tam za $100, jakieś takie badziewia. Szkoda czasu na to. Jak nie ma nic poniżej $300, to nie biorę. $400 to jest tak optymalnie, żeby było, a tak 200 to wezmę, jak będę miał po drodze, można powiedzieć. Tych takich drobnych rzeczy nie ma co brać, bo więcej się zapłaci za potencjalne uszkodzenia ciężarówki niż za faktyczne korzyści, które będziemy mieli z transportu. Poziom niski, tutaj wszystkie poziomy mamy niskie. Więc tutaj mamy ze wspinaczką ze przeszkody i wspinaczka trasa. Okej, zobaczmy, o co tutaj chodzi. A, musimy sobie powrócić jeszcze do jednego zadania policyjnego, bo mówiliście, że można sobie włączyć ruch uliczny. A ja nie wiedziałem, że można to zrobić z menu głównego. Okej, twoim celem jest dotarcie do końca trasy z najmniejszą liczbą punktów karnych. Mamy tutaj w 14 sekund, żeby ukończyć, to pewnie jazda na pałę. I możemy to zrobić jako pierwsze. Kontrolny zaliczony. Ale 14 sekund mi się nie udało, bo już jest 21 sekund. Aha, bo to jest... rozumiem. I co, jest 14 sekund? Jest 14 sekund, proszę bardzo. Mamy pierwsze zaliczone. Bardzo ładnie. I teraz musimy 0 punktów, czyli teraz nie liczymy się z czasem w ogóle, tylko staramy się przejechać tak, żeby nie uszkodzić samochodu i wszystko zrobić tak jak trzeba. I tak zróbmy. Tutaj fajnie pokazuje nam przechyły samochodu, no nie? Jadę tak na pół sprzęgła. Bo tu mamy chyba manualną ze sprzęgłem. Gdzie tu się... aha, pokazują mi się punkty karne, mam 0 obecnie. I tu możemy sobie przejechać. Fajnie by było to zobaczyć gdzieś od boku, nie? Bardziej. Twarde zawieszenie jest w tym samochodzie. Strasznie mi rwie kierownicę. Zajebiście, zdobyliśmy łącznie wszystkie gwiazdki, tylko nie wszystkie naraz, co myślę, że graniczyłoby z cudem, no nie? Wow, okej, ale zdobyłem w sumie wszystko, tylko że nie naraz. Chyba dobrze. A, ten sam samochód, czyli takie same zasady. Zobaczymy, jak przebiega tor, więc tutaj mamy coś takiego, to pewnie będziemy mogli sobie bokiem przejechać. I tu już finish jest. No dobra. O, nie zaliczyłem checkpointu. Jasne. Czyli slalom. I 30 sekund mamy zrobione. Więc dajmy sobie niskie biegi z napędem na 4 koła, bo wcześniej chyba używałem napędu tylko na tył. I miałem wysokie biegi, nie? Bo tak jest domyślne ustawienie. Okej, zobaczmy. Bo wystarczy sobie chyba powoli jechać i będzie dobrze. Na pół sprzęgła, nie? Okej. I lecimy dalej. Punkt odzysku. To jest proste, tylko trzeba sobie samochód chyba też odpowiednio przestawić, nie? Tu z góry powoli. Okej, zajebiście, kurczę, to było bardzo proste faktycznie. Tak porównując do tych prób driftowych, które robiliśmy ostatnio, człowieku. To jest prościzna póki co. Zobaczymy ostatnie. Znowu mamy jakieś przeszkody. I tu już mamy... zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ten tor. Bo tak z lotu ptaka można sobie łatwo zaplanować, gdzie przejechać i w jaki sposób. To już będzie trudniejsze, bo zobaczcie. W tym miejscu mamy checkpoint, co wcześniej. Thank you.
Okej, okay. I teraz poniżej 30 sekund, zobaczcie sobie, zaliczyliśmy, okej. Okay. No i teraz mamy tu snopki jakieś siana albo coś takiego, czy... Nie, to słoma bardziej. Nie, to po prostu nie ma trakcji w ogóle na przodzie. Co waszym zdaniem trzeba tu zrobić? Czy przeskoczyć to po prostu? Spróbujemy może przeskoczyć. Okej, okay, coś tam. 26 punktów karnych. Jakby to zahaczyć? Nie mam pomysłu, jak przejechać to tutaj. O! Nie ma punktów, super. I teraz powoli. Oj, zgasł mi. Ej, no wycofał, kurde, no tak, aj. Bo stoczył się. Niedobrze. Zajebiście. I teraz powoli, jeszcze raz. Ej, no. Jest! Ty! Poniżej 30 sekund nawet mi wskoczyło. Zrobiłem teraz... teraz była próba 20 sekund. Wow, wszystko naraz zrobiłem. Nawet bez oszukiwania. Super! I co to wszystko? Tak, to były te trzy wspinaczki. I teraz chodźmy sobie do tego zadania policyjnego. Pisaliście, znaczy zauważyliście? Ja tego nie zauważyłem, przeoczyłem to gdzieś. To jest takie zadanie policyjne. Ono jest bardzo fajne. I chętnie je sobie powtórzę. To jest to. I tutaj można sobie ten ruch uliczny włączyć jakoś. Mi tu brakuje jednej gwiazdki. O, jesteśmy na miejscu. Ruch drogowy, a faktycznie jest. Okej, zobaczmy. I let's go. Czyli co, szukamy... Znaczy, inaczej. Poczekamy do momentu, aż pojawi się jakiś ruch uliczny i wtedy go cyk, nie? Jest jakiś ruch uliczny, okej. Okay. Wow, przyhamował ostro. Coś tam robi, widzę go w lusterku. O, coś tam ciśnie, ale czy jest nasilony ten ruch? Tu jeszcze chyba nie. Wow! Shit. Nie tak to miało być chyba. Skubaniec boi się tych... tego ruchu ulicznego, żeby nie przywalić. Chociaż... czekaj, coś mu się chyba... Nie, jedzie, okej. Okay. Mnie przyrżnął. Zobaczmy, czy zaliczy teraz to w ogóle. Okej, to było bardzo proste. W sumie najprostsze z tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy do tej pory. Ekstra. No i teraz mamy już na wszystkie gwiazdki. Dzięki za podpowiedź w komentarzach. To teraz jedźmy sobie do stoczni, bo tam odblokowało mi się bardzo fajne wyzwanie z transportem sofy albo czegoś takiego. Cały czas tutaj zerkam sobie, tak wiesz, patrząc na tą moją fabułę i to wszystko, jadę teraz pod prąd tak w ogóle. Także bardzo roleplay, ale jest tutaj taki fajny skrót, który odkryłem jak uciekałem policji. To nie jest fajne, jak się jedzie teraz ciężarówką, za której naprawę będziesz musiał zapłacić, ale już jestem na dobrym torze. A teraz zagramy roleplay, bo dałem kierunkowskaz i wszystko. O, przy okazji zobaczmy sobie, co tu jest za transport, jakie transporty są dostępne. No i zobaczcie, same takie śmieci, nie? Czemu ja nigdy nie mam czegoś takiego fajnego, jak mi piszecie, że tam za tysioka macie? To jest jeszcze coś innego. Okej, bo celowałem w inny ten, ale możemy sobie zrobić to, pewnie. Ciężarówka? Uzupełni stację paliw obok toru wyścigowego. Nigdy nie wiem, który pojazd będzie miał jaką skrzynię. Więc
muszę strzelać i przeważnie po prostu startuję, ile startuję misję. Dostawa nie jest ograniczona czasowo, no jasne, ale żeby zdobyć wszystkie te, całą kasę, no to musisz jednak patrzeć na ten czas, co? Patrz, tu mam przełączniki, to wszystko. A gdzie jest? Okej, pokazuje mi się. Dobra, i teraz musimy sobie tu ustawić wysokie biegi, niskie. Myślę, że wysokie damy, chociaż powinniśmy się też między tym przełączać. Ale tu dziwnie kierownicę czuć w tej ciężarówce. O, czekaj, bo tutaj gdzieś trzeba skręcić. Może tyłem? Tak, zgadłem, że to tu będzie, okej. Okay. Trailer, okej. Okay. Dobra, przełączyło mi się chyba. Nie, jeszcze nie. A teraz. Na wysokich kiepsko, ale trudno, musi tak ruszyć jakoś. No, jest ciężar teraz. Wow. I poniżej 4,40 to podłączanie mi tu zajęło dużo czasu, myślę, że za dużo i będę musiał powtarzać misję, żeby ją faktycznie zaliczyć. I teraz pytanie, bo ja się powinienem przełączać między niskimi biegami i długimi, więc niskie na pewno użyjemy przy podjazdach. I tu polega trudność tej ciężarówce. Mi zgasła nawet! To jest to. Dobra, czyli co, spróbujmy ręczny. O kurde, ale fajnie. Mało która gra to tak symuluje. No, ja nie wiem, czy tu w ogóle ruszymy. Tu się chyba stary trzeba rozpędzić pod tą górę. Co mi się tu... Słyszycie to? What the hell? Teraz próbuję sobie cofać na lusterko i chyba jakoś idzie, ziomek. Bo lusterko w tej ciężarówce działa chyba całkiem dobrze. Poczekaj. Chyba się zapięło, nie? Czy nie? Jeszcze raz spróbujmy ładniej najechać. Tu już chyba trzeba dobrze na ten czpień trafić. Okej, okay, pomyślnie połączono. Trójka jest już za mocnym nadbiegiem. Dwójka. Co o tym myślisz? No na jedynkę nie ma co redukować. Jakieś półbiegi tu są? Ja zobaczę, co ja mogę tu włączyć. Differential, to nie. Ale dwójka zdaje się być way to go. Okej, zwiększają się obroty, czyli to najtrudniejsze już podjechałem. Spalanie 20 litrów na minutę. No, ale czuć tutaj, ewidentnie czuć ciężar tej naczepy, to mi się mega podoba. Wiesz, cała ci się ciężarówka wygina, no nie. Tak porównując do ATS-a czy ETS-a, to tam nie ma takich rzeczy hardkorowych. Tu mamy 1500 obrotów, ledwo pod tą górę, ale myślę, że to i tak jest dobry bieg. Bo ciężarówki, samochody ciężarowe i w ogóle takie ciężarówki mają już ten swój wysoki moment obrotowy przy niższych obrotach niż takie samochody osobowe, więc nie musimy tutaj cisnąć do tych 2000 obrotów, możemy sobie na 1,5 jechać też, będzie dobrze. Tutaj trzeba pracować z tymi biegami, ewidentnie. Teraz nie mamy jakiegoś hardkorowego podjazdu, ale ciężarówka ma i tak spory problem. A, i trzeba uważać oczywiście na... Oho, rzuca ty! Wow! Tu moglibyśmy właściwie pojechać na przełaj, nie? Żeby oszczędzić czas. Dobra. Lepiej na przełaj nie jechać, bo... Naczepa jest zajebiście ciężka jednak i faktycznie tą wagę tu czuć. Uszkadzamy podpory, zobaczcie. Nie zahaczyłem, kurczę, nieźle. Ciekawe. Nie no, ten tunel chyba nie. Ej, lepszy rozpęd. 46. Byle jak najwyżej się wtoczyć. Niestety trzeba zredukować na dwójkę, ale ten podjazd jest sromotny, tutaj tak się to wszystko męczy. Teraz spróbowałem użyć biegów wysokich. Ciężko powiedzieć, czy ciężarówka da sobie radę z podjazdem tutaj na czwórce chociażby. Co by tu zrobić, żeby tu jechać stówką, nie?
Nie no, teraz mam zajebisty czas, bo dużo czasu wcześniej traciłem na podłączanie ciężarówki, wiesz, naczepy, a teraz poszło znacznie lepiej i muszę przyznać, że to zadanie jest trudne nie dlatego, że jest trudno je wykonać, zaliczyć na stówkę, tylko trudne jest dlatego, że trzeba je powtarzać, a jak je powtarzasz, to musisz dużo czasu poświęcić na to, żeby dojechać do celu. Ale chyba trzeba się posługiwać cały czas niskimi biegami, bo wysokie są za ciężkie. Okej, mamy jeszcze 40 sekund, także czas jest chyba najlepszy. 40 sekund, żeby dojechać i zatrzymać się na miejscu. Powinniśmy to teraz zrobić. Ale kluczem do tego wyzwania jest podczepianie. Jeszcze nie skończyliśmy jego, nie? Okej, hamulce są bardzo mocne, ale...